Nazywam się Daniel Garner. Nie żyję już od tak dawna, że nawet trudno mi sobie przypomnieć, kim naprawdę byłem. Niezbyt dobrą osobą, to na pewno. Ale nawet ktoś taki jak ja dostaje szansę. Przez chwilę w moim życiu zagościło światło. Catherine. Ale zgasło tak szybko. Cześć kochani, z tej strony wasz mentor Wolski. Witam was bardzo serdecznie w świeżej produkcji Painkiller Hell and Damnation. Nie wiem, co stało się z Katrin. Zobaczymy, ona co nas czeka. Na lepsze miejsce. Ja jakie atrakcje przygotowało dla nas to świecie pomiędzy niebem a piekłem. I zobaczymy, walczyłem, czy damy radę pokonać piekło. Obiecali mi, że odzyskam Katrin. Gdyż to jest naszym przeznaczeniem. Zostałem oszukany przez anioły i demony. Stąd nie ma wyjścia. Anioły i demony z mentorem Wąskim nie mają najmniejszej szansy. W ogóle nie ma czegoś takiego jak tak myślę. Cierpienia. Producent gry The Far. Myślisz, że to już koniec, ale ból tylko się nasila. Gra jest podobna do Serious Sama. Polskie studio People Can Fly. A więc, Danielu, witam cię serdecznie. Danielu, obudź się, on nadchodzi. I zobaczymy, czy Danielu zdamy radę. Garner, mam dla ciebie propozycję. Tak, ja dla ciebie też. A jaką? Gin! No, z tej pukawki raczej go nie dam. Że to moja kwestia, ale do rzeczy. Chcesz odzyskać swoją Katrin? Zabiorę cię do niej. Jasne, już to słyszałem. Zbierz dla mnie 7 legionów dusz, a znów zobaczysz swoją umiłowaną żonę. Skąd mogę mieć pewność, że nie umrzesz, jak pozostali? Na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy. I z jedną właśnie rozmawiasz. Tak, czyli nie jesteś z urzędu skarbowego. Ale mam zabawkę. 7000 dusz za twoją prawdziwą miłość. Czemu mi pomagasz? Bo jesteś wynaturzeniem. W bitwie z władcami piekieł powinieneś zginąć już z 1000 razy, a ty wciąż żyjesz. Nie należysz do tego miejsca. Zakłócasz równowagę. No, dobrze to wiesz. 7000 dusz, Danielu. Wtedy odnajdziesz Katrin. Kurwa, to trochę jest. 7000 dusz? No nie wiem, czy to ogarnę. Druga sprawa... Nawet nie wiem, w którą stronę mam się udać. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Kościotrupy. Normalnie Halloween. Ale okej. Zobaczymy, co ta gra ma do zaoferowania. Normalnie nas nie lubią nasi martwi koledzy. Bo biegną do nas jak do światła. To chyba jakieś dusze są. Z tego co widzę. Ale okej. Muszę się spieszyć z zbieraniem tego. Bo nie bardzo. To długo nie chce być. Ale dobrze, pomalutku. Wasz mentor Wąski to obczai. Ja zamierzam wyłączać komputera. Spokojnie. Aha, na razie dwie rodzaje broni mam.
chociaż coś? To pytanie, jak te dusze się pojawiają? Czy od razu, czy za chwilę? Mam odpowiedź na moje pytanie. Oj, oj, oj. Podoba mi się tempo. Jest zajebiste. Fajna sprawa. Cały czas coś się dzieje, nie muszę czekać na akcję. To jest piękne. Za to kocham takie gry. Jeżeli gra akcji, to musi być rozpierdol od samego początku. A nie, od końca albo od środka. Bez kitu. Dobra. Patrz go. Taki żeś twardy, ale jestem twardszy. Po kolei, dla każdego ołowiu starczy. Nie ma lipy. Patrz te dusze. Wąski, zbieraj dusze. Musimy Danielowi pomóc. Dobra. Zaraz, ktoś on wrócił, tu gdzie był. Daniusza, o tu. Wow. Co tu ciemno się robi? Aj, aj. Wszystko mryga. O tu, o co? Babcia na cmentarz to nie o nocy się chodzi. Później gadacie, że zboczeńcy grasują. Aleś ty brzydka. Bez kitu. Ale oczków. Jakie śliczne czerwone oczka miał. Oj. Za dużo ci paliśmy. Przekrwione od kraku. Ach, pięknie. Nie no, na te parę minut rozgrywki, kochani, muszę wam przyznać, że gra naprawdę nie kłamali. Trzyma wysoki poziom, non-stop coś się dzieje. Hordy nieumarłych nacierają na nas. Jest z czym walczyć, jest z kim walczyć. Normalnie, bez kitu. Gra dla fanatyków, dla hardkorowców. Dla ludzi lubiących wyzwanie. No i oczywiście dla tych, którzy chcą pomóc Danielowi, żeby odzyskał jego ukochaną 7000 dusz, które musimy zebrać w tej grze, z tego co się dowiedziałem, od jakiegoś tam demona. Nie wiem, może to jakiś anioł śmierci. Na tą chwilę nie wiem. Jest to moje pierwsze spotkanie z Painkillerem. W sumie kiedyś grałem, ale to dawne czasy. No ale niestety, że płyta nie była moja. Nie miałem okazji pobawić się do końca. Ale tym razem będzie inaczej, kochani. Zgłębimy tajniki Painkillera. Hell and Damnation. I zobaczymy, co nas czeka, co nam tutaj, jak to się mówi, zaoferuje. Tak jak ja to powtarzam i mówię, czy nas nie wydymają. Bo obiecują nam dużo. Ciekawe, czy to nie będzie jakieś. Mam nadzieję, że ten anioł mówił prawdę i odzyskamy naszą ukochaną. Chyba że po prostu zbierzemy te 7000 dusz, a potem się okaże, że nagle czegoś nie doczytał w umowie. Bo i tak się zdarza. No ale nurta babcia. Coś tu świeci na zielono, ale
O! No, witam rad! Ci są twardsi, bez kitu. Szybsi. Trzeba nieźle się uwijać. Ale na grę nie można narzekać. Jak na polskie studio, naprawdę. Skłamałbym, że gra nie trzyma poziomu, to bym skłamał. Cały czas jest wartka akcja. Tu coś jest, tylko cholera. Pociski na to nie działają. Wszystko się odbija od tego, nie wiem. Może mi się wydaje, trudno. Dowiem się z czasem, a jak nie to przy następnym podejściu, przy drugim przechodzeniu może, jeżeli gra mnie tak wciągnie, jak powinna. Wow. Tym to raczej niewiele działam. Ale oni napierają, bez kitu kochani. Całe hordy, kurka. Lecą normalnie jak gnojki z urzędu skarbowego. Ding, łajzo. Całe szczęście, że amunicji mamy tu od groma. Bo, że tak powiem, byłby problem. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Jestem gotowy na... Dwie babcie? Nie, no to już jest hardcore. Więcej babci. Chyba wnuków szukają. Ha! Kurka. Bez kitu. Ale jest ślicznie. Jest mordor, jest rzeźnia, jest rozpierdol. O to chodzi. Co jest? Nie ma. Cholera, te dusze za szybko wyparowują. Dyn. Dokąd teraz? Bo się zakręciłem. Normalnie. Tam coś widzę. Kurde, aleś ty brzydka, babka. Bez kitu. Da radę stąd wyjść? Da radę stąd wyjść. Okej, teraz tu. Oj, jest! Aś, tak szybko przylecieli. Kurwa, nie po rogach, nie po rogach, wąska. Bo Daniel zginie. Ale jest dobrze. Jest dobrze, dla każdego starczy łowi. Ale latają, no. Ja nie mam słów, kochani. Wszyscy mają czerwone ślipia. Lecą na Kraków. No bez kitu. Co to za znaki? Co ten nasz Daniel bierze? Normalnie. Też widzę, ma niezłe jazdy. Aha, u góry mam wskaźnik, dokąd iść. Takie buty. Ja mówię, po co ta strzałka jest? Będzie ogień. Tarczownicy lecą. Ale nic. Tamte szkieletorzy to tak nie są groźni. To tak powiem chyba. Tylko, że ich jest masa. Ale okej, ogarniemy. Ale tempo to jest normalnie... Już dawno nie grałem w taką strzelankę, żeby taki charakter był taki... O kur...
Nie no, bez kim! Ja rozumiem, że przeciwników gromę masa i tak dalej, no ale to już jest normalnie... To nie jest masa, to jest horda! Słuchaj, co tu się dzieje? O ja cię pierdolę! Normalnie pisali, że pani killer to jest normalnie mordor i rzeźnia, ale papieros, sam się teraz o tym przekonuję, że to jest naprawdę hardkorowa produkcja. Będzie ciężko jak zbraknie łowi, to ja nie wiem, a ich ciągle przybywa. A mnie tu pomału się amunicja zaczynam kończyć. Cholera jasna. Nie dość, że walczyć, to zbierać duszę, ogarniać temat na ekranie. No nie, no bez kitu. Nie, ale... Te natarcie było, że tak powiem, no... Masyw. Bez kitu. Masywne natarcie. Przejdę tu do tyłu, może tu coś jeszcze będzie. Żeby potem nie było, że czegoś nie wziąłeś. Ale normalnie jazda bez trzymanki, kochani, polecam każdemu tą grę. Painkiller rządzi. Bez kitu. Rządzi. Dobrze, kochani. Po tym nawale... Po tym strzelaniu, po tej hordzie nieumarłych, która parła w moją stronę, jestem zadowolony z zakupu. Także polecam każdemu. Ja już się będę z wami żegnał. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem w Painkillerze. Trzymajcie się, pozdrawiam, wasz mentor Wąski. Cześć!